29-latek przechowywał narkotyki we własnym mieszkaniu i właśnie tam został zatrzymany przez głogowskich mundurowych. Grozi mu surowy wyrok, bowiem miał już wcześniej problemy z prawem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali 29-letniego głogowianina. Mężczyzna miał przy sobie oraz w mieszkaniu, w którym przebywał, prawie 500 porcji marihuany. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Z racji, że działał w warunkach recydywy i ujawniono przy nim znacznej ilości narkotyki, sąd może wymierzyć mu wyrok nawet 15 lat pozbawienia wolności.